Cześć wszystkim, z tej strony Julka i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was coś, czego dawno nie było, a mianowicie unboxing, także zainteresowanych zapraszam do oglądania. W paczuszce znajduje się jeden tradek, którego zamówiłam ze strony brayer.pl. Jak widzicie, jest to Brayer Traditional S2 Spot i jak już mogliście zauważyć, pudełko jest nieco popsute, ale jak najbardziej zostaliśmy o tym wcześniej poinformowani, także nie ma problemu. Jak widzieliście, w paczce, a w zasadzie w pudełku razem z modelem, był również katalog Brayer. A tak prezentuje się sam model. Jest do niego dołączona oczywiście taka przeźroczysta podstawka. Ona ma tutaj taką wypustkę. Model ma tutaj w środku taką dziurkę i właśnie do tej dziurki możemy przyczepić tą podstawkę. Tak, czy... Tak chyba. S2 Spot, tak jak wiele innych modeli Brayer Traditional, został pomalowany na wzór prawdziwego konia o tym samym imieniu. Jest on przedstawiony na moldzie Newsworthy, wyrzeźbionym przez Susan Carlton Sifton. Przed S2 Spotem powstało wiele, naprawdę wiele, wiele innych malowań na tym moldzie. Są one mniej lub bardziej limitowane, ładniejsze lub brzydsze, ale to już kwestia gustu. Jeżeli chodzi o sam model, to został on przedstawiony w skoku, w maści karo tarantowatej. Stoi on dodatkowo na takiej przeźroczystej podstawce, którą, jak wcześniej pokazywałam, przyczepiamy w brzuszku tego konia. Wszystkie cztery kopytka są jednolicie szaro-czarne. Nogi dodatkowo lekko przyciemnione. Znak firmowy jest na wewnętrznej stronie prawego uda. Natomiast jeżeli chodzi o malowanie, to oprócz takich dużych czarnych kropek znajdują się na modelu również takie malutkie. Otwór wentylowy znajduje się po prawej stronie warg. Jeżeli chodzi o oczka, to niestety są jednolicie czarne. Chrapki nie są od środka nabłyszczone. Z prepingiem grzywki definitywnie poszło coś nie tak. Jak już jesteśmy przy prepingu, to kilka szwów widać również u nasady grzywy. To samo tyczy się również nasady ogona. Poza tym są naprawdę bardzo ładnie wyrzeźbione. Kasztany są wyrzeźbione i pomalowane na wszystkich czterech nogach. Puzdro jest lekko zaróżowione. I to już by było na tyle z tej krótkiej recenzji i szybkiego unboxingu. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i przepraszam, że nie dodałam żadnego porównania z innymi modelami, ale jeżeli ktoś chciałby takowe zobaczyć, to oczywiście zostawię linki do blogów, gdzie jest takie przedstawione w opisie. Tymczasem ja już się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym filmie. W zasadzie do usłyszenia. Cześć!